Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie. Zapraszamy się na Mierzymy z Zalando. Zamawiałam dosłownie jedną rzecz. Chciałam zamówić jedną rzecz. Wyszło jak zwykle. Tak naprawdę zobaczyłam, jakie są promocje na Zalando i zgłosiłam jeszcze kilka dodatkowych rzeczy. Większość rzeczy właśnie jest mocno przeceniona, ale zaraz o wszystkim Wam opowiem, pokażę, przymierzymy. Zapraszam już ciężko. Tak naprawdę głównym powodem mojego zamówienia był ten pięciopak leggingsów z Nexta dla Hani. No ale tak jak mówię, dużo rzeczy mnie zawołało z tej strony. Ta strona to jeden z moich ulubionych sklepów, także się zgłosiłam. Leginsy, najlepsze leginsy ever, przynajmniej z tych, co ja przetestowałam, bo naprawdę mają dużą żywotność, bardzo dużą w porównaniu do tych jakichś pepkowych czy kikowych. Kolana nie przedzierają się po trzech razach. Ten pięciopak w takich stonowanych kolorach, nie, one nie są w ogóle stonowane, natomiast są jednolite, kosztował 85 zł. No i właśnie mamy tutaj pięć kolorów. Wybrałam tym razem nie jakieś kropeczki, gwiazdeczki i tak dalej, ponieważ dużo machania pstrokatych bluzek i później jest problem na zasadzie wszystko jest pstrokate. Więc stwierdziłam, że tym razem wezmę po prostu takie zwykłe leginsy. I będzie to łatwo dobrać do góry. Pięciopak mięsistych leginsów. Bardzo super, bardzo fajnie. Jestem bardzo zadowolona. Zwłaszcza, że dobrałam do niego jeszcze kilka innych rzeczy. Lecimy dalej. Jak już jesteśmy przy rzeczach dla Hani, to zamówiłam też buty, ponieważ też mnie zawołały. A mianowicie zobaczyłam za Birkenstocki, sandałki. Za 100 zł zamiast 265. One były przecenione aż o 60%. 100 zł za takie sandałki to naprawdę dobra cena, więc wzięłam we dwóch rozmiarach, bo nie wiedziałam, który będzie dobry. Natomiast te są idealne, a te większe są za duże. I teraz zastanawiam się, czy te większe odesłać, czy po prostu zostawić na przyszły rok albo na za dwa lata, bo naprawdę uważam, że 100 zł za sandały z Birkenstocki po prostu to dobra cena, zwłaszcza, że wyglądają przepięknie. Hania też jest z nimi zachwycona. Hania też jest zachwycona, także wszyscy zadowoleni, więc właśnie nie wiem, czy po prostu nie zostawię jej na zapas. Wyglądają pięknie. Sprawdźcie na stronie, może jeszcze są, także może jakieś dzieciaczki jeszcze w tak dobrej cenie się załapią. Bardzo żałuję, że nie ma takich i w tej cenie dla dorosłych. O 60% aż był przeceniony też t-shirt z Adidasa. Wiecie, że ja te t-shirty uwielbiam, mam ich kilka, bardzo sobie chwalę. I wiele z Was mówi, ach Aśka, jakoś te t-shirty z Adidasem się z Tobą kojarzą. Także za 64 zł zamiast 159 kupiłam właśnie taki biały t-shirt z wiązaniami u boku. Zobaczmy, jak to wygląda. Biel i czerń, taka trochę klasyka, nie? Ale fajne właśnie wydanie, że coś tutaj ciekawszego z tym wiązaniem się dzieje. Za 60 zł całkiem dobra cena, także przymierzmy, jak to będzie właśnie z tym wiązaniem wyglądało, ale zapowiada się dobrze. Trochę jest dziwny, taki jest trochę nietypowy, dlatego że tu jest bardzo szeroko, mocno szeroko, ale dobrze też, bo nie opina. Natomiast przez to, że tu jest tak mocno związany, to jest taliowany. Coś tutaj przylega. Nie mam takiego przylegającego t-shirtu z Adidasa. Podejrzewam, że tu sobie można to odwiązać i właśnie poluźnić. Tak, można. Ale właśnie mi się bardzo podoba to, że on jest tutaj taki mocno dopasowany, a na górze taki luźny. Białe z czarnym, klasyka. Czy do jeansów, czy do jakichś shortów, no co prawda bardzo pogięty, więc to nie do końca wygląda. No, bardzo mi się podoba to wiązanie. Kurczę, ale ciekawe z tym wiązaniem, naprawdę, bo chyba modelka miała tak bardziej poluzowane i to wyglądało jak taki prosty t-shirt. A tutaj właśnie podkreśla talię, więc wygląda to naprawdę spoko. Chyba jedyna rzecz, którą kupiłam bez promocji, ale wpadła mi w oko, 42 Mom Sleeping Fit. Jeansy ze Stradivariusa, już Wam mówię, ile kosztowały. Kosztowały 89,90, więc też bardzo dobra cena. No i tyle, są jeansami Slim Fit. Przymierzmy je właśnie do tego t-shirtu. Zobaczymy, jak wygląda ten t-shirt z takimi niebieskimi jeansami. Niby fajnie leżą, ale czy ja już czasem nie mówiłam, że ja nie kupię tutaj z takimi paskami jeansów, ponieważ to bardzo poszerza biodra? W sumie to nie są jakieś bardzo szczególne. Mam wrażenie, że na modelce wyglądały lepiej. Rozmiar jest taki okej, weszłam, jest mi komfortowo, natomiast na jakiś mam, no niby mam slim fit. Mimo wszystko jakieś takie są zwyklaczki, nie? Dajcie mi znać, co wy sądzicie. Dla mnie tu są zbyt zwykłe, żeby je zostawiać. Mam slim fit, czyli gdzieś powinny być puszczone, gdzieś powinny być dopasowane. Gdzie one są puszczone? No na dole, przy nogawkach lekko, ale
chyba dla mnie za mało. Coś mi się tak wydaje, no i te przetarcia, jak już ustaliłam dawno temu, nie wyglądają zbyt korzystnie, ale kurczę, jakoś jak klikam na tych modelkach, to nigdy tego nie widać. Mi się wydaje, że to jest pomarszczone, a to jest po prostu pomalowane. Dobra, zmierzmy je mimo wszystko z inną górą. Na przykład z taką, ponieważ urzekł mnie taki mocno limonkowy sweterek z Veromody, chociaż na stronie jest o wiele bardziej taki żarówiasty, natomiast on kosztował całe 33 zł. Cena początkowa to 109, także był przeceniony o aż 70%, to dużo. I teraz jest dobry czas na kupowanie ciuchów. Rozmiar L, mierzymy, czy to faktycznie jest 109,99, 33 zł. Jest różnica? No trzeba mu przyznać, że jest dość krótki, natomiast te spodnie nie mają jakiegoś bardzo, bardzo wysokiego stanu, a nie widać mi brzucha, więc jest spoko. Podoba mi się ten rozszerzany rękaw, pewnie to jest sam poliester, bo cóż możemy dostać za 33 zł? A za 33 zł możemy dostać 100% akrylu. O, bardzo proszę. Ale ładnie wygląda. Kolor jest naprawdę taki fajny, energetyzujący do jakichś takich czarnych jeansów. Zastanawiałabym się, czego nie zostawić. No wiadomo, skład nie przemawia na jego korzyść. Natomiast cena, kolor, krój jak najbardziej. Wydaje mi się, że fajnie wygląda właśnie nawet w takim połączeniu. Także przemyślę ten sweter. Natomiast zamówiłam też dwa nakrycia głowy, dlatego że ich ceny były bardzo kuszące, więc w tym zestawie spróbujmy jednego z nich. A mianowicie jest to czapka marki Moss Copenhagen, która normalnie jest dość droga. Ja już się za nimi rozglądałam jakiś czas temu, ale nie zdecydowałam się. Ona kosztowała 109 zł i była przeceniona na 38, także też jest 65% mniej. No i to jest bardzo dobra cena, zwłaszcza że ta czapka już ma o wiele lepszy skład niż ten sweter, a mianowicie to jest chyba pół na pół akryl z wełną, z tego co patrzyłam, więc ten skład też nie jest powalający, ale lepszy. Zgadza się, 50% wełna, 50% coś tam, akryl czy tam polamid. Zobaczmy, ładny błękitny kolor. I o ile czapka może wyglądać fajnie, no może być albo tragiczna, albo fajna, to mi się podoba. Tutaj też można sobie regulować, czyli można ją tak popuścić bardziej do góry, albo tak bardziej opinająco założyć. Myślę, że za 38 zł wygląda fajnie w takim błękitnym kolorze. Zostawię ją sobie. Tak, podoba mi się. Jak już przy sweterkach jestem, to mam tutaj sweterek marki Trendol. To już kiedyś mieliśmy problem, w zasadzie to ja miałam problem z tą nazwą, bo to jakiś jest Trendyol. W każdym razie mam już od nich jedną sukienkę. Sweter kosztował 127 zł, a jego cena początkowa to 212, więc przecena to tylko 40% albo aż. Natomiast jest miły, jest ciepły, ale nie wiem, czy do końca pasuje mi ten golf. W sensie, jak ja widzę jakieś takie serca, szalone wzory, coś, ten deseń, no mam słabość i bardzo często po prostu w to klikam, ale czy ja wiem? Znowu nie ma tutaj efektu wow. Jest tutaj ładny efekt, ale czy to jest efekt wow? Zobaczmy skład. Skład jest tragiczny, w zasadzie niczym się nie różni od tego swetra za 30 zł, ale jakoś tak cieplej w nim. W każdym razie, no ceną się różni, tak? Ten jest 130, a tamten 30, także różnica jest. A sweterek jest ładny, przyjemny, ale czy taki, żebym zostawiła go w szafie? Koniecznie dajcie mi znać, bo ja nie jestem aż tak przekonana. Kolejna rzecz to dresy z Gapa. Z nimi wiążę duże nadzieje. 125 zł, przecenione tylko o 10%, natomiast nie mam czarnych dołu od dresów. Nie mam czarnego dołu od dresów. Jeden, ale już też taki wysuszony. Dlatego chcę, żeby ten dół od dresu z Gapa był dobry. Żeby fajnie leżał, fajnie wyglądał. Zobaczmy, nie jest cienki, gruby. Myślałam, że będzie grubszy, ale może to i dobrze. Jaki to jest rozmiar? L. Jakiś taki spory to L. Ale dobra, mierzymy. Kurczę, mam wrażenie, że już jestem gdzieś w połowie, a jeszcze nie było efektu wow. Nic mnie tutaj nie powaliło. Dres poza tym, że jest taki cienki, przez co wydaje się taki lichy, że trzy prania się pożegnamy, to ma podstawowy minus dresu. No jak? Kto w ogóle i dlaczego może robić dres bez kieszeni? To w ogóle ma jakieś prawo bytu. Bardzo mi się oczywiście podoba nogawka, bo ja lubię, jak jest taka zwężana, jak jest gumka u dołu, fajnie może i on wygląda. Natomiast mam wrażenie, że jest za duży, plus jak dres bez kieszeni. W sensie
Leggingsy są bez kieszeni, a teraz musi mieć kieszenie. Nie wiem, jak można w czymś takim egzystować. W sensie, no to jest poprawne. No ja szukam, no szukam. Wiem, że wiele z Was też tak ma. To jest poprawne, ale to nie jest warte 125 zł i myślę, że znajdę specjalnie coś z kieszeniami. Gap, coś ty zrobił, zawiedli mnie. Ale przymierzmy do tego jakiś t-shirt. Jeśli chodzi o t-shirt, to mam tutaj taki biały z grafiką z Esprita. 24 zł, przecenione 70%, bo jego cena początkowa to 79 zł, rozmiar L. Sprawdźmy. Esprit albo Esprit, jak kto woli. Całkiem niezła jakość, chociaż ja chyba nie wiem. Tak, żeby sama pójść do sklepu i coś sobie od nich kupić, to niekoniecznie. Ale wiecie, lumpy, coś tam, to takie rzeczy się faktycznie pojawiają. T-shirt taki dość prosty, biały, ale zobaczmy, jak na mnie leży. Ładny, czuć, że jest fajnej jakości. Jakiś taki jest naprawdę przyjemny, taka druga skóra. Myślę, że na lato byłby naprawdę super, więc za 24 zł myślę, że sobie zostawię. W pełnej cenie pewnie bym się wahała, natomiast ta cena jakoś tam jest korzystna, a białe t-shirt to jest taka w mojej garderobie, przynajmniej podstawa, której używam. Także no to mi się podoba. To też jest taki zwyklaczek, ale okej. Jeżeli ktoś potrzebuje, to jak najbardziej w tej cenie biały t-shirt będzie w porządku. To teraz przechodzimy z tych swetrów zupełnie do lata, bo pamiętam, że zamówiłam shorty, więc przymierzmy, jak już mówimy o lecie, ten t-shirt do shortów. Zapytacie, kto kupuje shorty w zimie? I ten, kto już myśli o wiośnie, plus ten, kto poluje na promocję. Ponieważ shorty kosztowały 39,90 i były przecenione z 90 prawie. Także 56%. One są z Pull&Bear'a, czyli z chyba drugiej mojej sieciówkowej, ulubionej firmy, jeśli chodzi o spodnie. Jest to model paperback, czyli tutaj nie będzie nas opinało i to jest cudowne, to jest to coś, co ja lubię, bo jednak przy trochę większym udach fajnie, no ja nie przepadam za swoimi udami, nie oszukujmy się, więc fajnie, jak to nie jest opięte, tylko mogę normalnie usiąść, zaraz mi cały celulit nie wychodzi, bla, 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 bla. To jest, są fajne są te spodenki, naprawdę są fajne, takie komfortowe, wygodne. No i tak jak mówię, później się czasami trzeba dużo naszukać, żeby znaleźć coś, co nie podkreśla jeszcze nam tych ud, nie robi takich baleroników. Także za 38 zł one zostają ze mną, bo naprawdę wyglądają dobrze. Musicie przyznać, chociaż na pewno znajdą się osoby, które na przeżenie nie powinna chodzić w krótkie spodenki. Ale takich uwag nie słuchamy. Bo dziękuję Hota w krótkich spodenkach. Nie dziś, ale za 2-3 miesiące. Trzy bardziej. Już tak. Dobra, lecimy dalej. A to czekajcie, jeszcze zanim się przeniesiemy tak na maksa do lata, to ja mam coś, czego o co bym się w życiu, aż się zająkłam, o co bym się w życiu nie podejrzewała. Booker hat. Kapelusz tak zwany. Nie mam czegoś takiego w szafie. To jest ultra modne od kilku sezonów, natomiast ja pamiętam, że nosiłam to jako dziecko i jakaś trauma we mnie została. Natomiast teraz gdzieś to mnie skusiło, zamiast 139 zł przecenioną 70% na 42. Ja widzę złote, ja widzę siebie, jak ja w tym wyglądam i ja coś, no nie, oczami wyobraźni. Jak się zaskoczę, to będzie miłe to zaskoczenie. Nie wiem, kupiłam, bo jedziemy do ciepła na plażę i w ogóle. A to nie jest jakieś męskie w ogóle? Nie, no bo to był w ogóle, to był głupi pomysł. No był to głupi pomysł, tak popatrzyłam do lustra, może nie był aż taki głupi? Nie, jednak był bardzo głupi. Nie, nie. No to znaczy z braku laku. Nie. Nie. Dziękuję za uwagę. Nie. A czasem warto tak coś kliknąć przy takim dużym zamówieniu, żeby sprawdzić się czymś nowym. O, jeszcze za moich czasów to się tak mniej więcej nosiło. Sprawdziłam. Mam tu za to ciekawy top, bo to są ramionczka, Vero Moda, bardzo ciekawa, fajna grafika, taka w moim stylu, takie szalone, trochę zwierzęce motywy. 28 zł, również przeceniono 70% z 94 zł. Musicie przyznać, że dobra, mi się tutaj ceny dziś trafiły. Mierzymy. No to całkiem fajnie wygląda także do tych spodenek. Ma regulowane ramionczka, także można sobie tutaj troszeczkę pokombinować. Jest takie luźne, puszczone. Fajnie.
Mi się to podoba, bo jeszcze ma tutaj takie koronkowe wykończenie. I ten zestaw, ja to widzę na lato, na wiosnę hiszpańską i tak dalej. Ładnie, ładnie. Fajna kolorystyka. Dla mnie okej. Chyba najlepszy zestaw dzisiaj, jak do tej pory, bo jeszcze mam kilka rzeczy. Jakoś małą nadzieję. Zaraz się okaże, czy ja już miałam te leginsy, czy nie. 149 zł cena pierwotna, 104 ja zapłaciłam, 30% przeceny. Miałam już kiedyś leginsy z Adidasa z takim bardzo wysokim stanem, super je lubiłam, bardzo Wam polecałam, dużo z Was się na nie wtedy skusiło i też je lubiłyście, bo one wyglądały naprawdę świetnie, natomiast ich żywotność była jakoś tam ograniczona. W pewnym momencie się sprały i zaczęły próć od środka, natomiast fakt faktem, chodziłam w nich długo i intensywnie. Widzę już, że to nie są te, ponieważ te mają taki wąski pas, a tamte miały taki duży pas i bardzo ładnie trzymały brzuch. Natomiast zobaczmy te, ja Wam wszystkie rozmiary wypiszę na dole, ponieważ dzisiaj coś nie mówię tego, a później pytacie, więc zostawię to na dole, tę informację. Zobaczmy, jak będę wyglądać w tych z takim pasem. Dresy odsyłam, bo też może leginsy zostaną. No co prawda nie są te same leginsy, ale też leżą fajnie. Są przyjemne i wyglądają spoko. Nie odciskają się tutaj bardzo, są dalej leginsy, nie? I w tej kategorii nie traktujmy, nie spodnie. Natomiast no nie widać tutaj tego celulitu, nie odbija się tegoś bardzo. I też tutaj, to jest ważne, odwrócę się tyłem, nic nie prześwituje, nie? Bo czasami jest tak, że o! Z papieru są jakiegoś toaletowego zrobione te leginsy, a te nie są. Więc ja myślę, że sobie je zostawię, bo tak jak mówię, tamte eksploatowałam bardzo i byłam z nich zadowolona bardzo, więc mam nadzieję, że z tych będę tak samo. Zawsze, że to chyba jedyne spodnie poza tymi krótkimi, które dzisiaj spodnie. Czekajcie, bo powiedziałam, że to leginsy, nie spodnie. Leginsy. Dół, który dzisiaj zostawię. Jeszcze jeden t-shirt. T-shirt bez przeceny, to kilka rzeczy bez przeceny, to już trafiło do koszyczka. Z Bershki Oversize Short Sleeve z nadrukiem. Tu nie ma nadruku, to jest ciekawe. 39 zł, nie wiem, chyba że jest taki sprany. Bershka mogła potraktować jako nadruk. No właśnie, może do takich leginsów będzie spoko. Taka wiecie co, niby spoko, niby sprany, niby okej, okay, ale taka trochę piżama, nie? W sensie, no nie wiem, ten z... No to jest taka stylowa specyficzna, sprana, piżamowa. Natomiast, no nie wiem, na przykład ten z Esprit miał korzystniejszą cenę i wygląda tak bardziej estetycznie. Ten niby spoko, ale... Kurczę, mam wrażenie, że trzy prania, a wyglądałby... Dziś jest okej, okay, a za trzy prania wyglądałby jak ścierka do podłogi, więc no niekoniecznie. No i na koniec, moi drodzy, coś dla panów. Sukienek. Oczywiście sukienki pojawić się muszą. Myślę, że w kwietniu nagramy sobie taki osobny odcinek, mierzymy właśnie z sukienkami, żeby to było jakieś takie komunijno, inno, świętowo, weselne i tak dalej. Natomiast Pepe Jeans, nawet nie wiedziałam, że to jest Pepe Jeans zawsze, a jednak. Pepe Jeans, piękna sukienka w kwiatki z takim wycięciem na brzuch. Odważna. Cena początkowa to 399 zł, natomiast była przeceniona o 50% i kosztowała 170 zł. Niby ładna, ale chyba za 170 zł to taka trochę wybrakowana. Taka nic szczególnego. Tu trochę za mało, tu jakaś dziura. Ta góra ładna, widzę, że w kamerze to wygląda fajnie, a jakoś tak nie. Chyba nie do końca. Nie jest to jakieś powalające. Może jakby to odprasować, to by wyglądało lepiej. I tak jakby tu brakowało trochę materiału, tu brakowało trochę materiału. No o tym już nie wspomnę, bo to mnie właśnie skusiło do zakupu. Ale też jakiś ten rękaw taki przykrótki. 400 zł to wyjściowej cenie kosztowało. Nie. Dziwne. Dajcie mi znać, co wy myślicie. No to ostatnia sukienka z marki Ichi. Ichindula. Jak się nazywa ta sukienka? Kosztowała 300 zł, w cenie pierwotnej przeceniono 70%, czyli ja zapłaciłam ją 90 zł i ma bardzo ładny motyw. I liczę na nią. I chyba nigdy nic nie mierzyłam z tej marki, więc sprawdźcie. To jest fajna, lubiona przeze mnie długość. Sukienka to 100% wiskozy, ona jest taka koszulowa, ale ma pasek w talii, także można ją sobie staliować. Jak ją sobie staliujemy, to wygląda znacznie lepiej. Fajnie kurczę, do takich właśnie Adidasów. Całkiem ładnie się to prezentuje, no i to jest taki bardzo mój wzór. No i tak jak mówię, wiskozowa,
Ładnie. Może tutaj mogłabym mieć coś innego przy dekolcie, ale może... No nie zapinałabym jej na wszystkie guziki. Może nawet tego, co przed chwilą zapięłam, by mnie nie zapinała. Można ją sobie gdzieś tutaj wyregulować. To jest opcja do przemyślenia, w przeciwieństwie do tej w kwiaty. Także pomóżcie, bo mi się nawet podoba. Nawet. Fajna zwiewna i na lato, i na wiosnę mogłaby się sprawdzić. I ostatnia rzecz, zupełnie nie zapomniałam, dobrze, że gdzieś tam sobie przewertowałam to moje zamówienie. Kurczę, nie ma tej bocznej rączki. To jest minus. Natomiast zamówiłam walizkę z Witchen, bo walizki były na bardzo fajnych wyprzedażach, a nam właśnie brakuje jednej walizki. Takiej różowej, takiej idealnej dla mnie. To jest Groove Line i to jest kabinówka, rozmiar kabinowy. I ona kosztowała początkowo 519 zł. Była przeceniona o 62%, czyli 199 za nią zapłaciłam. Fajna, w miarę lekka, z kłódką, ładnie wygląda, jest twarda. Także ja myślę, że sobie ją zostawię, bo ładnie wygląda, z daleka ją będzie widać. A też cena była korzystna, bo walizki gdzieś mniej więcej tyle kosztują. Pewnie z Witchen za 500 bym nie kupiła, ale jak się trafiła taka promocja, to czemu nie? No nie było to jakieś najmocniejsze zamówienie ever, ale miało swoje mocne punkty. Koniecznie mi dajcie znać, co wy o tym myślicie. Sporo rzeczy pójdzie do zwrotu. Te średniaczki, rozważam tę sukienkę, bluzka, ta zielona, shorty, leggingsy myślę, że zostaną. A reszta to mam spore... i walizka. No i rzeczy dla Hani. A reszta rzeczy, no mam jednak trochę wątpliwości, ja zawsze jak wątpliwości, to przychylam się w stronę, nie? Ale też słucham zawsze waszych sugestii i zawsze zwrot robię po przeczytaniu waszych komentarzy. Także mam nadzieję, że mi pomożecie. No i koniecznie podpowiedzcie, z jakiego sklepu robimy, mierzymy w przyszłym miesiącu, czyli w marcu. A w kwietniu dajcie znać, czy to dobry pomysł na odcinek z sukienkami. A ja póki co dziękuję wam serdecznie, pozdrawiam i do zobaczenia.